Łukasz Leśniak, Senfino, zapraszam Cię. O akceleratorze dla startupów, właśnie, które chcą działać w branży i rozwijać tę technologię. Właśnie te technologie. Starsberry. Brawo. Okej, nie będę Was zanudzał. Ja o głodzie, jak widać, niewiele wiem. O wojnach... Mikrofon. Dobra. Ja o głodzie niewiele wiem, bo może nie wszyscy słyszeli, chociaż teraz żona mi kazała schudnąć, bo mi się 2 miesiące temu dziecko urodziło. To powiedziała, że muszę zadbać o to, żeby on w ogóle w piłkę mógł z ojcem zagrać. Liczę, że nie będzie wojny do tego czasu. A mieliśmy dyskusję bardzo fajną z Arturem w kuluarach z chłopakami właśnie o tym, że małe dzieci będą wszystkie siedziały w hełmach VR-owych i tak będzie wyglądało nasze życie za jakiś czas. Tak? Więc wszystkich rodziców przyszłych, obecnych, tych trochę już z doświadczeniem mniej, też uczulam na to, że tak może kiedyś być. Ja tylko chwilę chciałem Wam powiedzieć, bo Artur mnie zaprosił, żebym powiedział o tym, jak możemy pomóc startupom i firmom, które działają w VR-ze. Trochę podpiął mnie pod ten temat, dziękuję bardzo. Generalnie pomagamy wszystkim, tak jak tutaj jestem gościnnie w kampusie, reklamuję konkurencję, więc staram się powiedzieć mało o samym Startberry, a jak najwięcej po prostu o... To prawda, nie jesteś, jest takie fajne powiedzenie frenemies, ale my nawet nie jesteśmy enemies, czyli my jesteśmy friends generalnie. To jest, dobra, to czym jest Startberry? To jest takie miejsce na Grochowskiej 306 przez 308 się okazało, trzeba mówić, bo jak powiesz 306, to jest zupełnie inny adres, więc uczulam 306 przez 308, bo nie traficie do nas nigdy. Też ostatnio paczkę próbowałem wysłać. To jest rzeczywiście akcelerator, jakby to jest program dla startupów założony przez Senfino z Microsoftem i z UI-em. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja na co dzień tak nie chodzę ubrany, wracam właśnie z eventu przedsiębiorca roku UI-a i dlatego mam na sobie w ogóle jakieś koszulę i marynarkę. Dobrze, jak już powiedziałem, tak. To jest przestrzeń i to jest jedno piętro, które jest czymś takim, jest miejscem dla was, tak? Bo ma dwie funkcje tak naprawdę. Ma gromadzić community i ma operować ze startupami. Wracamy do korzeni, czyli tak naprawdę staramy się nie dawać startupom pieniądze i patrzeć, gdzie te pieniądze wypływają, tak? Bo to jest znany case, ale staramy się tym startupom pomóc realnie i dowodem na to jest pierwsza dziesiątka, która już sobie u nas ładnie funkcjonuje i z nami współpracuje. Zaraz chwilę powiem więcej o tym, jak wygląda taki program. Tak jak powiedziałem, dzielimy się na community i na to wsparcie dla startupów. O tym community, tak wyglądamy za dnia, tak wyglądamy wieczorem. Przestrzeń jest spora, jesteśmy w stanie pomieścić 3 eventy, ale to już tak jak mówiłem, nie więcej o tym, bo jesteśmy w kampusie, kampus ma to samo, też może pomieścić dużo eventów. W Warszawie jest dużo eventów, wymieniamy się trochę eventami, niektórzy się nie mieszczą tu, niektórzy się nie mieszczą u nas, także ta współpraca jest. Bardziej chciałem powiedzieć o tym indywidualnym podejściu. Jesteśmy już od czerwca, działamy już z pierwszymi 10 firmami, które mamy w naszym programie. Te firmy zaczęły od takiego właściwie 6-godzinnego workshopu z ludźmi od biznesu, z Microsoftu, z UI-a i z Senfino o tym, żeby zidentyfikować ich potrzeby. I powiem szczerze, że my orzemy te startupy tak naprawdę do krwi i do kości, bo chcemy poznać wszystkie rzeczy, które tak naprawdę są dla nich problematyczne. Nie ukrywamy też, że to są startupy, które są w innych programach akceleracyjnych w tym czasie. Nam to nie przeszkadza. Wierzymy, że nasz jest najlepszy i że nasz... Zresztą chłopaki z Ringage są rezydentami kampusu, siedzą sobie u nas i z nami też dostali chyba niezły wycisk w UI-u na konsultacjach biznesowych. Ta ścieżka polega na tym, tak jak już powiedziałem, że najpierw jest ten workshop, na którym identyfikujemy sobie potrzeby. I to są potrzeby wszelakie, tak? Jak spojrzycie na partnerów, my jesteśmy najmniejszym jako Senfino, ale my zajmujemy się wsparciem takim product ownerskim, UX-owym, w digital transformation. Zresztą widzieliście, o czym mówił Paweł mniej więcej. To jakby jest, Paweł jest z Senfino, ja jestem z Senfino Startberry, o tak bym powiedział może.
to mniej więcej to, o czym mówił Paweł, to jest to, w czym możemy pomóc startupom, gdzieś tam nakreślić tą taką drogę. Chłopaki z UI to jest jasna sprawa, tak? To jest globalny gracz na rynku legal, podatki, finanse i tak dalej. Microsoft, no, nie trzeba chyba zbytnio przedstawiać, tak? Technologia, wszelkie rozwiązania. Ostatnio niektórzy twierdzą, że mylą się nam keynote'y, że na keynote'cie Microsoftu pokazywane jest Apple, a na Apple Microsoft tak nie jest, bo się okazuje, że skostniały nasz partner jest bardziej innowacyjny ostatnimi czasy. Więc to są partnerzy i oni w każdy w swoim obszarze oferuje najlepsze rzeczy, które może. To są startupy. Są, wszystkie są, tak, bo brakowało mi chłopaków z Microscope IT. I one pokazują mniej więcej jakby przekrój tego, komu jesteśmy w stanie pomóc. Tak? Tutaj mamy chłopaków od Big Data, Querone, którzy są hurtownią danych na zamówienie. DevSkillera, chłopaków z Harimaty, Elastic Solution, Telemedico, User Engage, o którym wspomniałem wcześniej, Cognitum, które zajmuje się rozpoznawaniem języka i ma bardzo, bardzo ciekawy case pomocy w Brazylii przy wyłudzeniach VAT-u. Polecam, sprawdźcie sobie ich stronę. Fenomenalny case study. Napisali specjalnie, tak rozpoznają, jakby chodzi generalnie o to, że jakby faktura, jak jest opisana, to jest opisana w ten sposób, że oni są w stanie wykryć, czy jest fraud na VAT-ie. I mają skuteczność tam kilkadziesiąt procent generalnie, więc naprawdę bardzo fajna rzecz. I każda z tych firm, mówiąc kolokwialnie, dostała wpierdy od UI-a, od Microsoftu, bo po prostu chłopaki działają na takiej zasadzie, że każą pokazać księgi, każą generalnie powiedzieć, jakie są największe problemy i odwracają wszystkim te biznesy do góry nogami czasami. No miałem na przykład z chłopakami z Webmers spotkanie przed otwarciem Startberry i powiedzieli, że muszą przełożyć, bo są właśnie po spotkaniu z UI-em, muszą za dużo rzeczy przemyśleć co do tego, jak ma dalej ich biznes funkcjonować. I ta ścieżka nie jest jakoś oznaczana jako batche takie klasyczne, że mamy rozpoczęcie, zakończenie. Mamy capacity na 10 startupów. Wierzymy, że część z nich, no nie wiem, Telemedico na przykład pomoże trochę medycznie. Nie ma tutaj nikogo od głodu, nie ma też nikogo od wojny, chociaż są od hurtowni danych, więc generalnie może to jakoś tam pomoże, ale wierzymy, że tutaj w tych startupach jest przynajmniej jeden unicorn. Zapowiada się trochę, zapowiada się na to i pomagamy tym startupom jakby wyłuskać to, co ich najbardziej boli i na te rzeczy zwracamy uwagę. I tutaj bywa różnie, bo są case'y, gdzie nie mogę przytaczać rzeczywiście firm, tak, ale są case'y, gdzie trzeba bardzo ochronić IP, bo wychodzą na rynek amerykański. Tutaj EY na przykład nowojorski pomaga im stworzyć taką umowę i tak założyć spółkę, żeby IP było przeniesione bardzo dobrze, tak. IP to, nie wiem, wszyscy wiedzą, tak, intellectual property. Albo są takie rzeczy, gdzie po prostu trzeba zrobić nowy model biznesowy, czy na przykład przemodelować spółkę biznesową. Jest wsparcie na przykład chłopaków z Microsoftu, gdzie siadają ze startupem i sprawdzają ich technologicznie i na przykład optymalizują im bazy danych albo optymalizują im zużycie chmury, tak? Co nie jest może na korzyść Microsoftu, ale na koniec dnia jest z korzyścią dla startupu, bo wierzymy, że gdzieś tam za 2-3 lata, jak już wystrzelą w górę, to nie zapomną o tym, że im kiedyś pomogliśmy i przy M&A-u spotkamy się razem i zostaną wykorzystane nasze usługi. To mniej więcej tyle, co chciałem powiedzieć. To są mniej więcej obszary, na których się teraz skupiamy, czyli internet rzeczy, sztuczna inteligencja, cyfrowe bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku RODO, które wchodzi niedługo. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, oczywiście to są takie rzeczy, które są konikami też trochę i w Senfino i też są zauważalne w ogóle na świecie i tutaj też jest dużo rzeczy, w których możemy się wesprzeć. I to chyba tyle, bo tak naprawdę nie chcę was zanudzać. Wiem, że jest dużo fajnych rzeczy. Jestem tutaj trochę gościnnie, trochę doklejony do tematu, więc nie będę zanudzał. Zapraszam serdecznie wszystkich do odwiedzania nas. Mamy ciekawą siatkę spotkań generalnie wszelakich. I też zapraszam serdecznie wszystkie startupy, wszystkich, którzy myślą o startupach, o scale-upach i mają jakieś biznesy i potrzebują wsparcia, pomocy, do kontaktu. To już tam jakieś takie marketingowe
No i teraz tak, jak chcecie coś zrobić z community, to znacie Agnieszkę Lewandowską, pewnie część z was zna, piszcie do Agnieszki, jak chcecie robić biznesy, to ze mną, ale to na koniec dnia też z Agnieszką tak naprawdę. Ja jestem głową, a jak wiecie, głową kręci zawsze szyja, Agnieszka jest szyją w tym duecie tak naprawdę. Dobra, dzięki wielkie, bawcie się dobrze VR-ami, tak? Dzięki. A jeszcze pytania, tak? Nie wiem, co z głodem na świecie. Wojną też. Ja mam takie pytanie, to, bo do końca nie zrozumiałem wszystkiego, co powiedziałeś. Bardzo to znaczy, jakie jest wasze, co wy robicie właściwie poza wsparciem mentorskim, tak jak zrozumiałem, i jakie są warunki współpracy z wami? Czy wy inwestujecie w firmę, czy wy dajecie tylko wsparcie i tak dalej? Okej, no nie chciałem to aż tak bardzo rozwijać, ale skoro pada, to dobra. Nie inwestujemy na razie, co nie oznacza, że nie będziemy inwestowali. Na czym polega pomoc? EY wkłada kilkaset godzin konsultingu i tak naprawdę na samym tym konsultingu jest taki startup do przodu, kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej więcej. Do tego, co jest w miarę oczywistą sprawą, zarówno EY, jak i Microsoft mają globalną sieć partnerów. Pewnie kojarzycie, tam są takie funkcje, na przykład country manager, albo field manager, albo line manager, inny manager, na przykład healthcare manager, i tam zawsze jest jakiś manager albo dyrektor i idzie się do takiego dyrektora i na przykład, nie wiem, no Paweł z Telemedico, jak z nim rozmawiałem chwilę, to po prostu został mu przedstawiony człowiek zarówno w Microsoftie, jak i w UI-u, który odpowiada za ścieżkę healthcare, i tam już trochę nie było zbytnio takiego gadania, ej, czy możecie mi pomóc, tylko im po prostu dali mu wizytówki, zadzwonili, powiedzieli, macie spotkanie z Pawłem. Tak? Chłopaki i dziewczyny, przepraszam, bo ja cały czas mówię chłopaki, dlatego że w teamie jest więcej chłopaków, ale jest też Olena, którą część może kojarzyć, wspierają generalnie na zasadzie takiej, że jest, nazwijmy to co-sell, tak? Czyli jeżeli jest startup u nas, tak jak na przykład, nie wiem, User Engage albo Webmers, i oni wiedzą, że jest w sieci ich klientów, którym dostarczają swoje rozwiązania, są osoby, które mogą być zainteresowane ich, że tak powiem, tym, co oferują, tak? To po prostu jasno i klarownie komunikują to, że jesteśmy teraz partnerem Startberry, mamy takie i takie startupy, oni mogą wam pomóc w rozwiązaniu waszych problemów. Tutaj pojawiamy się też my z Senfino, bo gdzieś tam identyfikujemy razem te problemy wspólnie. My jesteśmy taką nogą, która wchodzi do firmy i mówi tak, jeżeli chcecie coś im sprzedać albo chcecie wiedzieć, jak im sprzedać, to musicie się zastanowić nad tym, tak? Że generalnie nie działy sprzedaży do startupów, bo startupy nie potrafią rozmawiać z działami sprzedaży. Kto ma firmę swoją? A ile lat? Dużo? A pamiętacie na początku, jak próbowaliście wygrać przetarg z działem sprzedaży? To tak trochę jest w startupach, nie? Że generalnie my o chlebie, tamci o niebie, no. Znaczy my o niebie, oni o chlebie generalnie, na odwrót trochę, bo my więcej pieniędzy chcemy niż oni mają. Ale no, mniej więcej jesteśmy takim łącznikiem, tak? I zarówno my już z Senfino, jak już mamy startup, tak? A chłopaki z UI-a i z Microsoftu, no to jakby mają nieograniczone możliwości wydzwonienia każdego na świecie mniej więcej, tak? No bo jakby to jest w Polsce, ale jakby Startberry dzieje się w Polsce, ale globalnie też działamy i na przykład jest wypychanie startupów dzięki nam, na przykład dzięki Senfino i naszej spółce córce Value Blended, która jest w Nowym Jorku, no to wypychamy startupy sobie do Nowego Jorku, bo nasz partner ma swój startup, ma szerokie grono znajomych w VC, więc jakby łatwo jest nam przedstawić startupy, które są fajne tam. Dobrze powiedziałem? Jest wszystko jasne? Okay. Ja chciałem krótko po prostu, żeby wam dać te VR-y potestować. Czy aby do ciebie się zgłosić, do was, pod wasze skrzydła, to trzeba mieć już MVP, czy jeszcze nie? No, nie tylko MVP tak naprawdę. Trzeba mieć już trochę rozbujany ten biznes. Nie ukrywam, że wymaganie... Program generalnie jest invitation only. My sobie obserwujemy, kto jest na rynku, zapraszamy. Jeszcze się... Ta dziesiątka, która została zaproszona, no nikt nie odmówił na szczęście. Zakładam, że kiedyś będą ludzie nam odmawiali, no bo to jest normalne. Ale to są już biznesy, które istnieją, funkcjonują, a my je skalujemy do góry.
A co stoi za wami, jako za osobami, za tobą, za Łukaszem? Jakiego rodzaju osiągnięcia, doświadczenia? Dlaczego akurat wy jesteście tymi pośrednikami? Co takiego wyjątkowego co jest stoi w was? Za mną? Ja przeszedłem osobiście przez największe banki w Polsce i 5 lat prowadzę swój biznes. To jakby wydaje mi się być, to mnie trochę legitymizuje. Tak, ja w nich pracowałem po prostu. Od mBanku przez Raiffeisen Bank, PKO BP, uczestniczyłem w rozkręceniu na nowo Inteligo, jak jeszcze jesteśmy nagrywani, na nowo Inteligo. Prowadzę swoją firmę 5 lat i bardzo dużo siedzę w tym świadku startupowym. Co stoi za EY-em i za Microsoftem? To za mną, tak? Tak, no nie wiem, no robimy różne rzeczy, doktoraty, MBA-e, siedzimy w świecie startupowym, doradzamy tym firmom już od jakiegoś czasu, wiemy jakie są potrzeby rynku, bo pracujemy z różnymi klientami, od bardzo małych startupów, na których kiedyś Senfino się wychowywało i tak naprawdę rosło z tymi startupami trochę poprzez firmy większe, takie nie wiem jak Pracuj.pl, nie chcę mówić, bo to pewnie jest jakaś też reklama, tak? No, ale mamy dużych klientów i mamy też klientów za granicą. Jakby obserwujemy ten trend digital transformation i widzimy jak bardzo startupy są takimi rebeliantami, którzy mogą pomóc. Dzisiaj właśnie na tym fajne stwierdzenie padło od właściciela Synerise na panelu dyskusyjnym podczas tej imprezy EY Przedsiębiorca Roku. On powiedział jasno, że oni wyprzedzają wielkie korporacje z bardzo prostego powodu. Szybko się skalują i nie mają umów na 60 stron, których nie można zerwać bez kar umownych, tylko u nich można zerwać umowę w miesiąc. Jakby widzimy, gdzie jest potrzeba rynku, gdzie te startupy możemy trochę wypchnąć. No i mamy też trochę nosa, bo w tym biznesie, jak wiesz, 1 na 10 wypala, tak? No to jak mamy 10, liczymy, że 1 będzie unicornem. Wygląda na to, że może więcej niż 1. Ja tylko odpowiem, że oni jako Senfino robią software, który działa w modelach, który też działa, więc są po prostu skuteczni. Dziękuję. Dobra, ode mnie 3 pytania. Co bierzecie w zamian? Za co się utrzymujecie, w sensie co skąd się bierze kasę na robienie Startbery i jaki jest wasz model biznesowy w długiej perspektywie? Dobra. Pierwsze było, przepraszam, ja mało śpię. Co bierzecie w zamian? Nic. Nie, zapraszamy cię, naprawdę nie bierzemy nic. Autentycznie to możecie... tym ciekawszy jestem drugiego i trzeciego. Autentycznie nie bierzemy nic, to nie jest program, w którym bierzemy jakiekolwiek equity. Jak tworzyliśmy generalnie koncepcję z ludźmi z Microsoftu i z EY-a, to usiedliśmy i stwierdziliśmy tak, dobra, słuchajcie, no jeżeli będziemy brali jakiekolwiek procenty, to trzeba dać pieniądze, ale my nie chcemy dawać pieniędzy, tak? Na razie, jeszcze. Chcemy zobaczyć, jak chcemy pomóc tym firmom się wyskalować. Więc tak, nie bierzemy nic. Mamy handshake, taki piękny. Wiem, że w Polsce to jest bardzo niepopularne, ale mamy handshake, że jak się już komuś uda, to on sobie przypomni podczas M&A o EY-u na przykład, nie? No bo będzie musiał jakiś legal zrobić. Oczywiście partnerzy mają swoje KPI-e, tak to nazwijmy, do wypełnienia. Nie chcę o nich mówić, bo to są ich KPI-e, to są nasze wewnętrzne rozmowy, ale pewnie się domyślacie, o co chodzi. Tak? No jakby, jeżeli obserwujecie Microsoft i to, w którym kierunku on teraz ewoluuje, no to wiecie zapewne, czego jakby, co za to wsparcie jest, że tak powiem, fajnie by było, gdyby było. Tak? Jak obserwujecie EY i to, że mają teraz nowy program EY Innovation, który jest skierowany do startupów, to też widzicie, w którym kierunku to idzie, tak? Ale nie zabieramy żadnego equity. Skąd się biorą pieniądze? No, pieniądze biorą się od partnerów, tak? Każdy kontrybuje tyle, ile może, że tak powiem. Bardzo prosta sytuacja. Senfino... Każdy wnosi oczywiście swoją wartość w pracy, którą wkłada, ale też oczywiście jest finansowanie od partnerów. Od nowego roku Startbery będzie fundacją i jest już mniej więcej zarysowany bardzo taki szeroki program tego, kto i za jaką kwotę może dołączyć jako partner, nie może nie name partner, tak, ale na przykład partner ścieżki healthcare.
do tego, żeby być ze Startberry. A trzecie? Model biznesowy w długim ogonie. Bardzo prosty. No, wiesz, że my mamy spółkę w Stanach i tak jak już powiedziałem, trochę zdradziłem, że jesteśmy blisko VC w Nowym Jorku. Naturalnie chcielibyśmy wyciągnąć wszystkie startupy, pomóc im wyjść na zewnątrz i wyjść do Nowego Jorku. W tym momencie uaktywnia się oczywiście EY, który pomoże przy M&A-ach, no i Microsoft, który będzie czerpał z tego, że ludzie będą korzystali z chmury globalnie. Okazuje się, że jak sprzedasz chmurę w Polsce, a korzystasz globalnie, to wszystko, co korzystasz nawet w Stanach, liczy się do Polski, tak? My jako Senfino naturalnie chcielibyśmy być gdzieś tam przy M&A-ach i może wtedy już przy jakimś wysokim wolumenie finansowym mieć kawałek tego wielkiego tortu, ale naprawdę mały kawałek, bo to nie ma sensu brać więcej. Jak się ktoś tam orientuje, to powyżej 2-3% to nawet nie ma się co wychylać, bo to nie jest fajny deal. Chłopaki z EY-a naturalnie chcieliby po prostu mieć wtedy w długim okresie czasu obsługę najlepiej audytową, no, bo na tym się zarabia najwięcej pieniędzy, a Microsoft chmura i wykorzystanie technologii. Mniej więcej tyle. Tak. Wielkie dzięki. Bardzo proszę. Zobaczcie, tym sposobem już nie będziecie w długiej kolejce stali do stanowisk VR, bo wszyscy już za radą Adama poszli na raty, żeby nie stać. Dziękuję, że przyszliście, że byliście. Patrzcie na naszą stronę. Następna aula będzie za miesiąc. Dzięki wielkie.